Was na kanale Moda Eko Kreatywna. No i dzisiaj ciąg dalszy rajdu zakupowego, bo dzisiaj będzie haul z Wadowic. Będzie też, zabieram Was do lumpeksu, do lumpeksów właściwie w Wadowicach. Będą to tekstylowo w Wadowicach, w Majstrze oraz I Love, odzież używana. Niestety nie zdążyłam na ulicę Barską. Następnym razem będzie kolejna partia. Kolejny rajd po lumpeksach wadowickich. Dzisiaj zapraszam Was na moje zdobycze i relacje z Wadowic. No i oczywiście bardzo Was proszę o polubienie filmiku, o zasubskrybowanie kanału. Jest to dla mnie bardzo duże wsparcie i pomoc. Także jeżeli tylko się Wam podoba, to bardzo Was o to proszę i od razu dziękuję. Kochani, przechodzimy teraz do konkretów. Będzie najpierw ta relacja z Wadowic i zobaczycie, jak to wyglądało, te moje zakupy. Cześć kochani, jesteśmy w drodze do Wadowic, jedziemy, będę robić rajd po lumpeksach wadowickich, mam nadzieję, że zdążę, bo jest dosyć późno, ale niektóre są otwarte aż do 20, słuchajcie, na przykład I Love, odzież używana, a tymczasem zamierzam jechać na ulicę Barską, zobaczymy, czy jeszcze gdzieś mi się uda, oprócz wspomnianego wcześniej sklepu, także zobaczymy się w przebitkach. Trzymajcie kciuki, żeby coś fajnego się udało znaleźć, bo z tego co wiem, to w sklepie I Love jest 75% wyprzedaży, więc wow. Jestem, kochani, w Majstrze, w sklepie tekstylowo. Oczywiście nie zdążyłam na Barską, bo do 13, a panie zamknęły o 15 minut wcześniej, więc niestety. Oczywiście, kochani, 90% nie minus, tylko 90% ceny jest dzisiaj. Jest to tak napisane trochę tendencyjnie, no ale nic na to nie poradzimy. Przechodzimy do dalszego oglądania. Nie zdążyłam na Barską, ale tutaj otwarte do 19 czy nawet do 20, a nie, dzisiaj do 18 wyjątkowo. 75% przeceny, więc wchodzimy i kupujemy. Niestety kartą się tu nie da płacić, to jest duży, duży błąd, no ale na szczęście mam gotówkę. 75%. Oby coś fajnego było. Thank you.
No i już po wszystkim kupiłam dużo rzeczy. Zobaczcie, co się tam z tyłu dzieje. To jest aż pół auta ciuchów. Jedna wyprzedaż, jeden prawie nowy towar. Dużo butów, ale pięknych. Idę, bo wołają. Moi drodzy, no i zanim przejdziemy do zakupów, to jeszcze chcę Wam pokazać mój nowy pomysł. Jest to jednocześnie taka ekowskazówka dla Was. Jeżeli kupujecie czasem jakieś rzeczy i te rzeczy czy albo się zniszczą, albo coś się z nimi stanie, czy się rozprują, czy zrobi się plama nie do wywabienia, bo tak bywa czasem, to można je przerobić. Ja już kiedyś Wam pokazywałam, jak robię sobie szmatki takie do domu, do sprzątania, albo na przykład do polerowania butów właśnie z ubrań zużytych. Natomiast teraz mam nowy pomysł i będę robić frotki, czyli takie scrunchies z jedwabiu, bo wiecie, że zdarza się, że kupuję jakąś rzecz jedwabną i no wiecie, jak jest wyprzedaż, to człowiek też nie ogląda tego wszystkiego tak skrupulatnie w sklepie, czasem jest złe oświetlenie i zdarza się, że jakaś wada jest na tych rzeczach, coś jest zaciągnięte, coś jest rozprute, tak jak mówię. No i miałam trochę takich materiałów jedwabnych, albo jedwab z wiskozą na przykład i stwierdziłam, że będzie to fajna rzecz, bo frotki jedwabne są bardzo drogie. Słuchajcie, w Rossmanie ja kupuję czasem takie cienkie frotki właśnie z jedwabiu i one kosztują za sztukę ponad 20 zł, za dwie sztuki tam nawet 35. No więc stwierdziłam, że będę je szyła i no troszkę taniej oczywiście niż w Rossmanie, czy niż w takich dużych mediach. Będę udostępniała, jeżeli będziecie mieli ochotę sobie zakupić takie frotki ode mnie, to oczywiście od następnego razu tam można sobie zamówić. Mam różne kolory, no i postanowiłam, że po prostu zacznę od zrobienia kilku dla siebie. Pokażę Wam tutaj, tak wygląda taka gumeczka z jedwabiu z 2% elastanu na stronę matową i na stronę błyszczącą, tutaj już miałam to na włosach. O, tak wygląda ta gumeczka. Naprawdę bardzo fajnie wygląda. No i to jest jedwab bardzo dobry dla włosów, nie zaciąga włosów, jeszcze pielęgnuje dodatkowo. Tu jest też taka gumeczka, słuchajcie, z wiskozy z jedwabiem, z takich spodni, które mi się rozpruły na pupie. I no jest dosyć dużo tego materiału, więc tych gumeczek takich właśnie bordowo-malinowych też będzie kilka, kilkanaście może nawet się uda zrobić. No bo jest dosyć proste, jeżeli umiecie szyć, to możecie sami sobie zrobić, ale stwierdziłam, że jest to fajny pomysł na wykorzystanie odpadów materiałów i właśnie rzeczy takich niewykorzystanych, a dosyć dużo kupuję jedwabi i zdarzają się też wpadki, także będą wszystkie kolory tęczy praktycznie tych scrunchy. Są naprawdę, naprawdę super, bo ja używam tych z Rossmana, jestem mega zadowolona, a pokazywałam Wam też kiedyś silki takie scrunchy, także to tylko tak chciałam Wam tutaj zasygnalizować i zapytać Was, co sądzicie o tym pomyśle, bo ludzi, którzy robią scrunchy, jest całe mnóstwo, natomiast te właśnie będą wyłącznie z jedwabiu i lub z jedwabiu z domieszką jakąś, także myślę, że fajny pomysł też dla zdrowia włosów, prócz ekologii. No, ale tymczasem idziemy dalej. Słuchajcie, pokażę Wam zakupy z obu tych sklepów, które tam widzieliście w relacji. No i naprawdę, naprawdę oczywiście super rzeczy kupiłam. Może na początek rzeczy z tego tekstylowo, bo tam byłam najpierw. I tam było tylko 10% zniżki, 90% ceny, co trochę nietypowo było napisane, więc tak na początku myślałam, że to jest taka duża wyprzedaż. Natomiast w miarę nowy towar był. No i moi drodzy, naprawdę kupiłam przepiękne rzeczy. Pokażę Wam najpierw dwie pary butów, które akurat odsprzedałam po dobrej cenie w rodzinie Wiktora, bo akurat byliśmy u nich w odwiedziny. Przepiękne szpilki od Lasackiego bodajże, cieliste nóweczki naprawdę. Może raz były gdzieś tam przymierzone czy noszone. No ale naprawdę śliczne, zobaczcie tam na podglądzie, około 40 zł te szpileczki, tam 10% minus, ale mniej więcej takie ceny są. I kupiłam też przepiękne kozaki od Hugo Bossa, to dla drugiej siostry znowuż Wiktora tym razem były. Naprawdę też bardzo, bardzo piękne buty i też bardzo dobra cena była, no jak za taką markę w ogóle to super. Także takie dwie zdobycze, których się, że tak powiem, od razu pozbyłam. Widzieliście też w przebitkach taką torebeczkę ze skórzanych kawałków parfum, no i tą torebeczkę też, ta torebeczka poszła do, znowuż do mamy Wiktora, a jest przesuperowa, naprawdę piękna, nowa, z metkami w ogóle,
I też cena była super, super dobra, bo to kosztowało ponad 20 zł coś. I no, jak na taką nową torebkę, jeszcze w większości zrobioną ze skóry, to też naprawdę wow. No, ale w każdym razie teraz przechodzę do tego, co już mam tutaj. I pokażę Wam dwie pary butów z tego sklepu, które są prześliczne. Jedne z nich zostawię sobie. Mianowicie, zobaczcie, takie śliczne, skórzane buciki Caroline. Rozmiar 37, mój rozmiar. Są nóweczki, słuchajcie. Fajny obcas klockowy, nie za wysoki, to jest chyba 5 cm. Włoski design, tu jest napisane. No i te słuchajcie, buciki wcale nie były aż takie tanie, bo kosztowały 6 dych. Ale jak tutaj możecie zobaczyć, są nowiutkie i są całe ze skóry. Bo to, mimo że to ten wzorek tak wygląda na kolorowy, że to jest materiał, to jest skóra, tylko tak drukowana. Właśnie często można też spotkać włoskie torebki z takimi nadrukami właśnie na skórze. Prześliczne. No i zobaczycie mnie teraz w stylówce, bo wiele osób doradziło mi, żebym zostawiła sobie tą sukienkę. I wydaje mi się, że ta sukienka właśnie, na przykład na wiosnę, do jakichś fajnych na przykład kabaretek, rajstopek takich cielistych i do takich butów, jestem ciekawa Waszych opinii, będzie tutaj odległość, więc to nie będzie tak wyglądało, że to jest jedno na drugim, ten wzorek. No i zobaczcie, jak wygląda. Mi się wydaje, że to jest naprawdę super, super ekstra pomysł. Do tego fajna torebka, mam taką torebkę aksamitną w takim kolorze zbliżonym do tych kwiatów. Drugą mam też taką skórzaną przez ramię i też uważam, że cudownie to wygląda razem. W ogóle ja bardzo lubię takie kolory i mam też taką bluzkę od Karen Millen w piękne wzory kwiatowe na dekolcie, czarną z jedwabiu i też moim zdaniem do tego to będzie hit hitów. Także jestem bardzo zadowolona. Od razu jak zobaczyłam te buty, to pomyślałam o tej sukience, że to będzie naprawdę świetnie wyglądać, bo też odzwierciedlają te buty te kolory sukienki. Także naprawdę świetnie się to udało. No, cena jak na second hand dosyć taka wysoka, ale jak na nowe buty to jest nic po prostu. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona. Są bardzo też wygodne, bo je nosiłam właśnie w Wadowicach już w czasie imprezy i świetnie się sprawdzają. Także jestem dumna z tej zdobyczy, bo naprawdę piękne buty. Słuchajcie, druga rzecz to też buty. No naprawdę mam takie szczęście do butów. Tym razem kupiłam naprawdę piękne buty. I zobaczcie, kupiłam buciki marki Zign. Nie wiem, jak się to czyta, Zign, czy jakoś tak. 100% skórka. Są tutaj naklejki, zobaczcie, jeszcze takie, które mówią, że skóra na wierzchu i w środku tylko podeszwa jest syntetyczna. No i patrzcie, super modny obcasik. Przepiękne w takim, to jest taki kolor, ja wiem, bakłażan, śliweczka, bordowy. Nówki, 42 rozmiar, słuchajcie. No naprawdę idealnie nowe buciki. No nie przymierzę ich, bo to jest naprawdę, no to jest dużo, dużo za duże na mnie. Skórzane, mięciutkie paski, które tutaj w ogóle będą, bo wiecie, czasem jak te sztuczne paski, to one się wbijają i obcierają nam stopy, kostki. Ale to jest mega po prostu, mięciusieńka skórka w ogóle. Zresztą tutaj nawet widać po tych paseczkach. Prześliczne buty i zobaczcie, to jest całkowicie nowy but. Całkowicie nowy. Tutaj w ogóle nie może być mowy, że ktoś to nawet raz miał na sobie. Zresztą to widać. Jestem zachwycona tymi butami. Bardzo, znowu oczywiście, że bardzo żałuję, że to nie jest mój rozmiar, no ale to już nie ma cudów jakby. Słuchajcie, bardzo piękne buty. Mnie by idealnie pasował taki śliwkowy, bordowo-śliwkowy kolor na lato. Kocham ten kolor. No tak, ale tymczasem kolejne rzeczy ze sklepu tekstylowo. Słuchajcie, lecimy dalej. Torby. Później właśnie, oprócz tej torebki, którą tam widzieliście w przebitkach, pięknej, z Parfua, kupiłam śliczną, dużą torbę od, słuchajcie, od Timberland. Timberland, w zasadzie ta torba w ogóle nie jest zniszczona. Bardzo markowa torba z naturalnej skórki. Ja oczywiście, że ja tą torbę wypastuję, ale zobaczcie, ma tutaj znak markowy i oczywiście jest cała skórzana. Ma bardzo ładne sprzączki, w super stanie, no wszystko jest w super stanie w zasadzie i to jest czarny kolor, taka skóra o takiej fakturze trochę takiej wypukłej, szorstkiej, naprawdę świetna torba, słuchajcie, i w ogóle w środku też niezniszczona,
czarny wkład ma. Ma zamek tutaj, też oczywiście z firmową nalepką. Zameczek tutaj zapinany i też takie drobne przegródki po drugiej stronie. No jest bardzo, bardzo pojemna, słuchajcie. No naprawdę śliczna torba. Bardzo, bardzo fajna. Bardzo praktyczna. Także no to jest naprawdę kolejna super rzecz, która bardzo mi się podoba. Też się zastanawiam, czy sobie zostawię, ale chyba nie, bo też mam czarnych toreb nadmiar. Mam torbę taką dużą od Ferragamo, też przepiękną. Z takiej skóry bardzo, bardzo atłasowej i mięciutkiej. Słuchajcie, kolejna świetna torba, którą mi się udało kupić, to od Liebeskind Berlin torba. Też ze skórą tutaj. No i to jest w ogóle też hit, zobaczcie. Piękny kolor, taki brąz, zielonkawy brąz, kaki z różem takim. Tak to wygląda. I w ogóle nie jest zniszczona. Myślałam, że może ta torba jest jakaś taka już zużyta, ale naprawdę nie. Zobaczcie, jest ogromna. Tutaj ma taką jakby podwójną kieszeń, to się tak otwiera całe. O. I oprócz tego ma dużo innych przegródek, na przykład z tej strony, patrzcie. Taka wielka przegródka i to wcale w środku też nie jest zniszczone, zobaczcie, różowe. Różowy środek, wiadomo, no ta torba jest używana, ale użytkowa jest całkowicie i w ogóle nigdzie nie ma ani dziury, ani przetarcia, ani niczego, więc po prostu komuś się prawdopodobnie znudziła. Albo po prostu nie miał, niepraktyczna była dla kogoś. Kolejna strona, zobaczcie. I oczywiście jest napis Liebeskind. Kolejna przegródka tutaj. Tu znowu są no mnóstwo przegródek. W ogóle ta torba jest bardzo, bardzo duża. Może być mi się wydaje też jako taka torba weekendowa. No bo patrzcie, jak tutaj się coś wsadzi do środka, no to może być aż takie wielkie. To można tu wypchać i macie taką monstrualną torbę. Tu jeszcze jest zamek i ma bardzo fajne zawieszki też tutaj. No naprawdę uważam, że torby mi się mega udały. Ta torba też jest ze skórą. Także tu wszystkie te elementy są skórzane, bardzo, bardzo porządne i w ogóle torba świetna. Szkoda, że nie ma takiego paska na ramię, bo mnie by bardzo pasowała ta torba. Zobaczymy, może coś uda z tym zrobić. W każdym razie dwie ekstra torby przywiozłam. Idziemy dalej. Kochani, teraz świetna sukienka i też bardzo markowa sukienka od Ewy Mendes, New York Company, zobaczcie, projektancka sukienka, bardzo fajny skład też ma. Tu jest napisane 10, ona jest dosyć taka szeroka tutaj, ale nie jakoś bardzo też. Bardzo fajna w takim kolorze lnu, zobaczcie. Natomiast to nie jest len, być może tam jest len w składzie, ale on ma bardzo fajny skład, już Wam czytam. To jest tak, posiada poliestru, podszewkę, nie podszewkę, tylko jakieś wykończenia takie drobne są z poliestru, ale ona w ogóle nie ma podszewki. Chyba chodzi o te tutaj, tak, o te wszywki tutaj, kieszeniowe są z poliestru. Natomiast shell, czyli zewnętrzna warstwa tej sukienki, 70% wiskoza, 30% len, czyli jednak, słuchajcie, tak mi się wydawało, że tam był jakiś len. 30% lnu i wiskoza, więc bardzo, bardzo fajny skład. Bardzo ciekawa torba, bardzo ciekawa sukienka. No i wydaje mi się, że ktoś tą sukienkę tutaj troszkę zwężał w środku. Ale zobaczycie mnie w niej, jak to wygląda z paskiem, bo ona jest taka typowa do paska. Naprawdę świetna sukienka też w linii A. I moim zdaniem spokojnie 38, jeśli nie 40 nawet, ale tutaj jest zwężona, więc tutaj będzie na raczej mniejszy biust. Albo właśnie na emeczkę. Piękna sukienka, naprawdę. No zobaczcie, ma piękne guziczki takie oblekane. Fajna długość, taka za kolanko będzie. Midi, sukieneczka midi z mega składem, super marki. Także, ha, jest. Udało się bardzo fajnie, słuchajcie. No i idę dalej. No i jeszcze jedna rzecz z tego sklepu, z tekstylowo właśnie, to jest przepiękna sukienka, jest na mnie o wiele za duża, to jest taka bardziej LK XL-ka, sukienka, która ma w środku body, bo słuchajcie, to jest taka sukienka trochę estradowa, może być właśnie na jakieś zabawy, na karnawał, ma tutaj takie dosyć spore rozcięcie, więc to jest taka sukienka sexy, ale zobaczcie jaka piękna. No, postaram się Wam tak na chwilę włożyć tą sukienkę, ale ona, muszę ją trzymać, bo ona na tyle jest za duża na mnie, że nie ma szans, żeby się dało, ale naprawdę jest widowiskowa, mega widowiskowa. Bardzo fajne są te aplikacje tutaj,
No i ta sukienka wcale nie była aż taka droga, dlatego ją kupiłam. Stwierdziłam, że w razie czego będzie na Vinted, albo jeżeli komuś się spodoba, albo może do teatru ktoś będzie chciał. W każdym razie ciekawa sukienka, na mnie oczywiście jest za duża, ale naprawdę spoko. Fajna, fajna sukieneczka. Także to jest kolejna moja zdobycz z tego sklepu. Lecimy, kochani, teraz do drugiego sklepu, czyli do I Love Odzież Używana. No i moi drodzy, w drugim sklepie też mi się udało kupić buty. Jestem w jednej parze. 37, marka Tamaris, bardzo ładna skórka. I te buciki, pokażę Wam tutaj szczegóły na zbliżeniu. Tutaj mają taki emblemacik. Są w takim ciemnoszarym kolorze. Właśnie szukałam takich butów, bo jedne szare mi się zniszczyły i właśnie nie miałam już takich w kolorze popielatym i się bardzo cieszę, bo też są z moimi ulubionymi motywami, czyli z tymi dziureczkami stylowymi takimi. Mają bardzo wygodny kształt, nie za wysoki obcas, bo to jest chyba 6 cm z tego co widzę. Naprawdę wygodne buciki, dość wąskie w łydkach, ja nie mam za szerokich łydek, więc są bardzo dobre. No i idealnie właśnie do takich szarych strojów, gdzie już czarne buty by się bardziej odznaczały. Tak wyglądają. Myślę, że spoko i naprawdę na 75% wyprzedaży, no to już była bardzo fajna cena za te buciki, które były pierwotnie wycenione całkiem wysoko, więc jestem bardzo zadowolona, że mi się udało je taniej kupić. Wyglądają. Super. Drugie buty, które też naprawdę jestem bardzo z nich zadowolona i kosztowały około dychy tylko, bo tak jak mówię, już 75% wyprzedaży. Świetne buty marki Nude i to są takie trampki skórzane w kolorze jasnoszarym, rozmiar 37 na takiej słoninie, takie do przed kostkę, ale są naprawdę świetne, bardzo, bardzo wygodne. Spróbuję Wam też tutaj zmierzyć oczywiście te trampki i będą mi też do wielu stylówek pasowały w takich właśnie jasno-szarych czy takich nowoczesnym stylu, nawet do tej mojej spódnicy jedwabnej też by wyglądały fajnie i do jakiegoś sweterka czy bluzy w takim jasnym kolorze. Świetne naprawdę buty i w środku są oczywiście też skórzane, już Wam pokażę. Bardzo, bardzo mięciutka skórka, także i naprawdę w świetnym stanie buty, słuchajcie. One mają taki przecierany kolor, to nie jest, że są tak znoszone. Czyli po prostu te buty są naprawdę, powiem Wam, jak nowe. Praktycznie jak nowe. W środku nic nie zniszczone. Mega wygodne. Bardzo, bardzo jestem zadowolona. Fajnie jest mieć takie właśnie cichobiegi, ale które są takie jakościowe i mega stylowe, bo też bardzo mi się podoba styl tych butów. Taki, nawet nie wiem, jak go trochę określić, taki buntowniczy lekko. Słuchajcie, idę dalej. Teraz dwie czapki Wam pokażę. Właściwie nie wiem, czy drugą wzięłam, ale za chwilę ją przyniosę. Kochani, kupiłam kilka fajnych rzeczy, między innymi taką koszulę w rozmiarze chyba M, z świetnym składem, minimalistyczną, piękną, na pewno będzie ona do sklepu. 95% bawełny, 5% metalu, włókno metaliczne, bo jest tu taka niteczka, chociaż wiecie co, ona się nie błyszczy, więc nie wiem co to jest to 5% metalu. Rozmiar niby 1, ale to jest taka, słuchajcie, SKM-ka, przymierzę Wam do leginsów skórzanych. Świetna, minimalistyczna rzecz z bawełny, w takie prążki. Materiał jest piękny, naprawdę piękny. Białe i czerwone prążki na czarnym i ma oczywiście ma guziczki z masy perłowej. Piękna koszula, naprawdę. Wow. Trochę spędziłam tam, powiem Wam, czasu w tym sklepie, bo jednak wyprzedaż wymaga naprawdę takiego już wyławiania rzeczy spośród takiej dużej ilości już, powiedzmy sobie szczerze, takich resztek trochę. No więc trochę to trwało. Kolejna super rzecz, którą widzieliście w przymierzalni, to jest golfik z serii H&M Conscious Exclusive. I to jest, według mnie, to jest golfik z jedwabiu.
albo jest to jedwab z kaszmirem, albo jest to bawełna z kaszmirem. Na pewno tutaj w składzie jest jedwab. Wydaje mi się, że jest też trochę kaszmiru, ale mogę się mylić. Natomiast jestem przekonana, że w tym golfiku jest jedwab. Może spotkaliście się z tą linią, to mi możecie napisać, bo tutaj ktoś wyciął metkę, ale zobaczcie sami, jakie to jest super. Taki obcisły golfik, prążkowany, więc też taki z tych wyszczuplających i ma takie wiązanie z tyłu, na plecach się wiąże. Półgolfik tutaj, taki dekolt do szyi i jest związany właśnie z tyłu. Przesuper rzecz. Bardzo elegancka rzecz. Niestety nie mój kolor zupełnie. Gdyby to było w innym odcieniu, w szarym na przykład, to bym sobie na 100% go zostawiła, ale będzie on w sklepie. To jest rozmiar dobry na mnie. Może być na S-kę, może być też na M-kę, bo on się fajnie naciąga. Także przepiękna rzecz i do tego mierzyłam tam spódniczkę również, która jest z wiskozy i z jedwabiu. Podszewka jest całkowicie jedwabna. Zobaczcie, jakie piękne kolory. I ona jest na takim szyfonie, nawet nie, to nie jest szyfon, na takiej cienkiej żorzetce jedwabnej jest z wiskozy taki jakby, z wiskozy z jedwabiem taki aksamitny nadruk, taki wzorek turecki. No piękna rzecz, przepiękne kolory. O Jezu, to jest naprawdę śliczne. Z tą spódnicą to się jeszcze zastanawiam, czy sobie ją zostawić, bo zobaczcie mnie tam i mam jeszcze swetry w takim kolorze, więc być może zobaczę, do czego mi to będzie pasować, czy sobie zostawić tą spódniczkę, bo jest przepiękna po prostu, jest zachwycająca. Jak dla mnie, te kolory i ten połysk i ten materiał jedwabny jest taki przyjemny. Dobra, idziemy dalej. Moi drodzy, idziemy teraz do takiej bluzki wieczorowej, która ma tył lekko z białym. Taka nowoczesna, ale jednocześnie bluzka stylizowana na lata 60. I to jest marka Karen by Simonsen, więc ekstra marka, zobaczcie. Jaka piękna bluzka, taka lekko dłuższa, z wycięciami po bokach. O ile się zmieszczę, to Wam ją zmierzę. Zobaczcie, jaki piękny materiał. No i ona ma jakiś super skład, ta bluzka. Niestety skład został wycięty. Wydaje mi się, że to jest jedwab z czymś. Spód być może jest wiskozowy, albo może i sztuczny nawet. Natomiast na pewno ten wierzch tutaj zawiera w sobie jakieś, ma włókno metaliczne i jedwab. Świetna, przepiękna bluzka. Ma też guziczek z tyłu taki i taki łódkowy dekolt. No, naprawdę cudowna rzecz. Prześliczna. Także też jestem bardzo zadowolona z tego. Jeszcze Wam pokażę tutaj super golfik z takimi szerokimi, krótszymi rękawami, który ma też bardzo fajny skład i bardzo fajną markę, bo to jest Luisa Spagnoli, rozmiar S. Patrzcie, jaki śliczny kolor. Ma taki szeroki golf, tylko trzeba go wywinąć, bo się on tutaj nie chce nam coś... O, taki luźny, szeroki golf. I to na pewno ma angorę, bo zobaczcie na ten materiał. I takie szerokie rękawy. Pięknie zrobiona rzecz. Przymierzę Wam do jakiejś spódnicy i do spodni, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Lana Virgin, czyli wełna dziewicza, 46%, 32% angoli, 11% po prostu wełna, już nie dziewicza, tylko wełna i 11% zawiera dodatku poliamidu. W każdym razie, no, przepiękny golfik, bardzo, bardzo fajny, udał się. Jeszcze na takiej wyprzedaży to już w ogóle rzadkość, żeby takie rzeczy, ale mi się to zdarza, że właśnie na wyprzedażach też świetne, świetne rzeczy kupuję. I dwie rzeczy dla dzieci jeszcze tymczasem, do młodzieżowej kolekcji. Jedna rzecz to jest H&M Golfik 134-140 w ślicznym kolorze. Taki crop golfik z szerokimi rękawami. Piękny, naprawdę piękny. Druga rzecz to jest bardzo fajna bluza. Też basic H&M, rozmiar niby 140. Tutaj jest napisane, że to jest 9-10 lat, no tak myślę, że spokojnie do 12 lat. Taka luźna bluza, też oversize'owa, z bardzo fajnym kolorze, z takimi ramionkami motylowymi. Piękna, naprawdę śliczna bluza i już Wam też powiem skład. 93% bawełna, także całkiem fajny skład. Tam nie ma metki, w tym drugim myślę, że to może być sztuczne i wiskoza, ten miętowy sweterek. Moi drodzy, idziemy dalej. Teraz pokażę Wam dwa żakiety. Patrzcie, piękny żakiet.
w ogóle marki Jackpot w rozmiarze 1. Super marka. Kiedyś była w Krakowie, był w Krakowie sklep Jackpot. I no i ten golfik jest, ten żakiet widzieliście w przymierzalni, jest na mnie dobry. To jest rozmiar właśnie dokładnie 1, 36 rozmiar. Może być na 34, być może, bo on jest taki dość obcisły na mnie, więc ktoś by miał taki minimalnie oversize'owy. Pięknej jakości, w ogóle nie zniszczony, z piękną podszewką. To jest też fajny składzik. Już wam czytam. 98% bawełny jest. Podszewka z acetatu. Także super, super, super. I skład, i jakość tego żakietu, i stan tego żakietu, no jest po prostu perfekcyjny. W ogóle jak nowy. Jak nowy. No i aksamitny żakiet to jest zawsze rzecz elegancka. Słuchajcie, ponadczasowa, mega. Kolejny żakiet to jest taki też śliczny żakiet, boomerang, więc też ekstra marka, rozmiar M tym razem. To jest taki żakiet dzianinowy, swetrowy, piękny, patrzcie, granat. Granat z takimi granatowymi i podpisanymi, oczywiście sygnowanymi guziczkami. Przepiękny skład, oczywiście, już wam też powiem wszystko. Słuchajcie, 60% bawełna, 40% rayon, czyli wiskoza. Taka lepsza wiskoza. Wiskoza po angielsku, rayon, tak? Świetny, prosty, dłuższy żakiet, bardzo mięsisty. Zobaczcie, jaki to ma super materiał. Naprawdę świetna rzecz. Na lato taki żakiet i na wiosnę bardzo wygodny, dużo wygodniejszy niż taki tradycyjny żakiet. Też mi się bardzo podoba, jest przepiękny. Trochę za duży na mnie, ale jest naprawdę śliczny. Jeszcze jedna bluzka, świetna też bluzka marki White. I też, też z wyprzedaży, to jest szokiem, ona jest 100% z jedwabiu. Piękna i kolor, i wzór tej bluzki, taki trochę gotycki jakby, i krój tej bluzki, i zobaczcie, jakie ma rękawy, po prostu przecudowne. No i to jest jedwab, zapinana jest tutaj na taki zameczek kryty, o, ma fajny dekolt, w ogóle jest idealna, wiadomo, ja bym do tego nosiła body pod spód, albo biustonosz taki sportowy, że tutaj tylko taki czarny paseczek wystaje, żeby jednak ten dekolt zakryć, bo ja nie jestem fanką odkrywania aż tak bardzo dekoltu, to mnie krępuje. Przepiękny kolor. No i tutaj oczywiście się wam pokażę do tych skórzanych leggingsów. Jestem zachwycona i wydaje mi się, że to jest SK, a zresztą zobaczymy. No SK, MK, Max. Tutaj jest napisane, że 38, więc jednak wydaje mi się, że to będzie MK, troszkę za luźna na mnie, ale sami ocencie. W każdym razie, no coś pięknego, coś przepięknego ta bluzka. Chyba najładniejsza bluzka z dzisiejszego filmu, chociaż tutaj jest spora konkurencja, więc uważam, że naprawdę świetnie się udało. Moi drodzy, idziemy dalej. Słuchajcie, no i ostatnia rzecz dzisiaj to jest oczywiście futro, słuchajcie. I to futro kupiłam wyłącznie dlatego, że znów było mi żal, bo już 75% wyprzedaży. Nikt tego nie brał. A jest to kolejne futro z foki. No ja się załamałam, że kolejne futro z foki. W ogóle zobaczcie, tutaj jest taka metka, gdzie jest napisane Basic Collection Made in Greenland, z Grenlandii, in harmony with nature, w harmonii z naturą. Nie wiem, co tutaj jest w harmonii z naturą, polowanie na... Ale wiecie co, ostatnio oglądałam dokument, gdzie była mowa o tych tradycyjnych polowaniach na foki, bo tam w kulturze Eskimosów, czy w kulturze ludzi tamtejszych jest tradycja polowania na te foki. I oczywiście oni to robią rzeczywiście w harmonii z naturą, bo tam się nie wyławia tych fok. Przynajmniej tak mam nadzieję, że to jest prawda, co tam było powiedziane, że to się nie wyławia tych fok jakichś niesamowitych ilości, które wykańczają naturę, no, w przeciwieństwie do niektórych przemysłowych działań człowieka. Więc oni po prostu te futra potem prawdopodobnie przetwarzają, żeby ich nie zmarnować, to tak jak mówię. No w każdym razie jest to futro używane z przepięknym połyskiem, już wam się pokazuje w nim. Jest też w idealnym stanie, to w ogóle nie ma o czym gadać, to futro jest jak nowe. Piękny krój ma, bo teraz są modne, wiecie, te oversize'owe kroje z rękawami szerokimi, to jest taki hit hitów w ogóle. Wszystkie te kolekcje wielkich projektantów to są te właśnie takie bardzo oversize'owe okrycia, więc super modne futro, podobnie jak tamto moje z królika.
przepiękne, przepiękne futro. Tylko co prawda zima się kończy, ale w razie czego, wiecie co, ja mam tą misję, że nie chcę, żeby to wylądowało na śmietniku. Wiem, że to nie jest też super rzecz promować to, ale nie będę się w moim prywatnym życiu, powiedzmy, kto mnie nie zna, nie będę się afiszować, że to są futra naturalne, a bardzo mi szkoda, żeby to wylądowało po prostu w śmieciach, bo to jest aż grzech. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam podobały moje zakupy z Wadowic. Teraz wyjeżdżam do Warszawy, więc może nawet w Warszawie uda mi się nakręcić dla was filmik. Jeśli nie zdążę, bo będę tam jednak też bardzo zajęta, to nakręcę go po powrocie, ale zobaczycie, co tym razem zobaczyłam. Prawdopodobnie pozostałe lumpeksy na Puławskiej oraz jeszcze się wybiorę gdzieś na pewno, oprócz tego, do jakiegoś kolejnej miejscówki lumpeksowej. Także czekajcie na kolejny filmik około czwartku. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i buziaki kochani, do zobaczenia w następnym filmiku.